Towarzysze, więc tematem dzisiejszego filmu będą tak zwane fundacje charytatywne zakładane przez najbogatszych ludzi na świecie. Skupię się przede wszystkim na fundacji Billa Gatesa, ale te zjawiska, które będę tu opisywał, one dotyczą wszystkich tego typu instytucji. Więc obalę tutaj kilka mitów, no i punktem wyjścia do moich rozważań będzie wywiad z niejakim Schwabem. Jest to dziennikarz amerykański o nazwisku Schwab, pisany przez CH. No i tutaj środowiska prawicowe mogą uznać to za dobry autorytet, gdyż jakiś czas temu w tej pseudodebacie o marksizmie na tego Schwaba powoływał się też Krzysztof Karoń. Więc ja tutaj bazuję na wywiadzie dla takiego lewicowego medium, lewicowego kanału na YouTubie. Nazywa się to Zero Hours, czy jakoś tak. No są to takie półgodzinne rozmowy. Tam dość często pojawia się Richard Wolff i ogólnie prowadzący to raczej jest osoba o poglądach radykalnie lewicowych. No i tak, no co tam takiego zostało powiedziane w tym wywiadzie? Więc on tam obala, więc jest to człowiek, który napisał książkę o fundacji Billa Gatesa i ogólnie bada ten temat od dłuższego czasu, więc jest tam obalenie kilku podstawowych mitów, takich mitów, które są nam serwowane cały czas. Więc pierwszy mit to jest mit jakiejś takiej moralnej przemiany, że jest jakiś milioner czy miliarder, który właśnie przez kilkadziesiąt lat zdobywając biznesy, właśnie pnąc się w górę w tej biznesowej drabinie, był bezwzględnym kapitalistą, który wyzyskiwał, ale w pewnym momencie doszło tutaj do jakiejś takiej wewnętrznej moralnej przemiany i już nie chcę tutaj być chciwym kapitalistą, teraz chcę pomagać ludziom, teraz właśnie zakłada fundacje charytatywne, żeby pomagać ludziom, i to jest właśnie jakaś takie, no dość mit, dość często właśnie tutaj rozpowszechniany przez różnych obrońców kapitalizmu, no między innymi przez tych właśnie, przez te środowiska libertariańskie, które tak bardzo właśnie tutaj dmuchają ten temat, żeby pokazać, że państwo jest nieefektywne, a za to efektywne są fundacje charytatywne. Więc jest to bzdura, nie ma tutaj żadnej moralnej przemiany, jest to normalny model biznesowy, który dzisiaj jest wykładany w tych szkołach biznesowych, że korporacja istniejąca w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych na przykład, na pewnym etapie rozwoju musi szukać różnych takich rozwiązań, jak po pierwsze ucieczka z kosztami pracy do krajów, gdzie praca jest tańsza, po drugie szukanie różnych rajów podatkowych i także jedną z takich strategii jest zakładanie tych fundacji charytatywnych, które pełnią kilka następujących funkcji. Więc pierwsza funkcja to jest oczywiście funkcja PR-owa. A więc jak wiadomo, reklama kosztuje, opłacenie sobie regularnej właśnie propagandy, czy to w gazecie, czy w radiu, czy w internecie, czy to wszystko kosztuje gruby hajs i żeby właśnie taki burżuj i jego firma mogły dokonywać dalszej ekspansji, no to właśnie posiadanie własnej fundacji, która tutaj dba o PR, to jest po prostu normalna działalność, normalna strategia budowania marki. Więc nie mamy tutaj jakby ta działalność, którą Gates prowadził jako właśnie bezwzględny monopolista, który wykosił wszystkich z rynku, on w żadnym wypadku się z tego nie wycofał, on to kontynuuje, a to, że ma swoją fundację charytatywną, to jest tylko narzędzie ułatwiające mu dalszą ekspansję kapitalistyczną. Druga rzecz, no to są kwestie, no dlaczego jest w tym momencie taka moda wśród amerykańskich milionerów i miliarderów na tworzenie fundacji charytatywnych. No nie wynika to z pobudek dobrego serca, wynika to z amerykańskiego systemu podatkowego, gdyż po prostu fundacje charytatywne albo są całkowicie zwolnione z podatków, albo też są tam różne preferencyjne rzeczy, takie na przykład, no, że gdyby Bill Gates jutro umarł, no to jego majątek, który on posiada, musiałby tutaj jego jakiś tam osoba, która po nim dziedziczy, no to 40% przekazać państwu,
W momencie, kiedy to nie jest majątek trzymany w banku, ale jest to właśnie akcje fundacji charytatywnej, no to jest jakby to przejście majątku jest całkowicie bez opłat. No. Tak samo bez opłat jest wiele innych rzeczy w tych fundacjach charytatywnych i istnieje wiele różnych mechanizmów, które po prostu umożliwiają różne tutaj machlojki, takie jak na przykład ten sam człowiek, ten sam manager, który jest zatrudniony w jakiejś korporacji, on równocześnie jest zatrudniany na jakimś stanowisku w tej fundacji charytatywnej i właśnie tutaj teoretycznie pracując dla fundacji charytatywnej, pracuje dla tej korporacji i zamiast tutaj być opłacany tutaj, gdzie musiałby zapłacić podatek, fundacji charytatywnej tego podatku nie płaci. Więc mamy tutaj całe to prawo amerykańskie pisane przez milionerów, albo w każdym razie zamawiane przez milionerów w formie różnego lobbingu. No ono jest tak skonstruowane, żeby po prostu no, zamiast właśnie no, forsować tworzenie takich fundacji charytatywnych, które de facto są całkowicie poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą, no bo pieniądze, które teoretycznie milioner musiałby zapłacić w formie podatków, trafiają do budżetu, a budżet państwa no to teoretycznie jakieś tam społeczeństwo ma na to wpływ. Jeśli chodzi o fundacje charytatywne, ich struktura zarządzania jest dokładnie taka sama jak struktura korporacji, czyli jest to struktura o charakterze autorytarnym, nikt nie wie, ludzie, którzy jakby w tym uczestniczą, nie mają na to żadnego wpływu, no a o to, co się dzieje z kasą, decyduje tylko zarząd. Zarząd złożony z kilku osób i tak dalej. Co jeszcze? No dalej mamy tutaj konkretny wpływ Billa Gatesa i tej jego fundacji. Jaki jest wpływ tej fundacji dla świata? No bo tutaj jest ta fundacja przedstawiana jako taka fundacja, która robi dobro. Robi dobro. Więc mam, to ona, oczywiście ta fundacja tam jest strasznie ekspansywna i stara się mieszać w wielu różnych miejscach. No... jakby główne przemyślenia tego Schwaba sprowadzają się do tego, że wszędzie tam, gdzie się da, ta fundacja promuje wolny rynek, promuje różne korporacje, przede wszystkim korporacje jakoś tam związane z Gatesem, żeby rozpieprzyć tutaj sektor publiczny. No i także no, praktycznym przykładem może być na przykład kwestia szczepionek. W momencie, kiedy pojawiła się epidemia COVID-19 i pojawiły się pierwsze szczepionki na COVID, no to pojawiło się takie hasło ogólnoświatowe: znieśmy patenty dotyczące szczepionek, niech wszyscy na świecie się zaszczepią. I Bill Gates był jednym z głównych i jest jednym z głównych właśnie orędowników prawa patentowego, żeby właśnie Big Pharma miała patent, z którym nie musi się dzielić i żeby tutaj cały świat tej Big Pharmie musiał płacić ogromny hajs, więc no w tym konkretnym przykładzie, kiedy jakby mamy sprawę dotyczące życia i życia ludzi, no to fundacja Billa Gatesa stoi po stronie właśnie śmierci, stoi po stronie zysku ze szczepionek, ale jest to jeden z wielu przykładów, takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo. No i ogólnie, no, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych sektor publiczny, który jakiś czas temu był dość mocno rozbudowany, a więc były szkoły, szpitale, inne różne rzeczy, to wszystko jakoś tam było właśnie fundowane przez państwo, zarządzane przez państwo. Dzisiaj w momencie właśnie jakiejś takiej, prywatyzacji tego państwa, no to mamy właśnie przejęcie tych funkcji państwa przez te fundacje charytatywne. No i jakby no, pomijając już jakby fakt, że tutaj ludzie stają się zakładnikami takich korporacji, no bardzo to zaczyna przypominać system feudalny, który istniał w Europie gdzieś tak właśnie w średniowieczu, że był jakiś taki dobry pan i ten dobry pan no nie dość, że posiadał władzę ekonomiczną, to jeszcze posiadał jakąś taką władzę moralną, że ludzie jeśli coś chcieli zrobić, to musieli prosić tego pana o to czy o tamto. I tak to mniej więcej wygląda świat właśnie Ameryka rządzona przez korporacje, w której równocześnie no
jakieś takie podstawowe rzeczy, że nie wiem, ktoś zachorował, no to on musi, jeśli jest to jakaś taka poważna choroba, to on musi iść do Billa Gatesa na kolanach i mówić: Billu Gatesie, proszę tutaj, pomóż mojej biednej córeczce, bo tutaj trzeba operację na 300 tysięcy. I on sobie siedzi jak taki feudalny hrabia i powie: tak albo nie, tak albo nie. No w każdym razie no całkowicie no jest tutaj jakby cofnięcie się cywilizacyjne w przeszłość, no że państwo, które kiedyś no przynajmniej w teorii powinno traktować wszystkich obywateli na równi, no dzisiaj jakby od tego odeszliśmy. Dzisiaj wszystko zależy od dobrej woli miliarderów. Oni mogą się zgodzić, ale oni mogą się nie zgodzić. Co dalej? No dalej mamy jakiś taki mit, że ta fundacja Billa Gatesa to ona wspiera ludzi w trzecim świecie, że zawsze Bill Gates na tych wszystkich plakatach, no to tam zawsze jest w towarzystwie jakichś dzieci, czy to z Afryki, czy z jakichś tam krajów azjatyckich. No ten Schwab jak tutaj przeanalizował aktywność finansową tej fundacji Billa Gatesa, to wynika z tego, że są to kraje, przede wszystkim były kolonie brytyjskie, a więc Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, do tego Europa, a jeśli chodzi o ten taki ten trzeci świat, no to tam właściwie tej aktywności no, finansowej w sensie pomocy nie ma. Tam jest inna aktywność polegająca na wysysaniu tych zasobów z tamtych regionów, ale jeśli chodzi o realną pomoc, to oni jej nie doświadczają. No w każdym razie jest to ogromny temat, gdyż w tym momencie właśnie no ci wielcy milionerzy, którzy i tak posiadali ogromne majątki, a na fali tego lockdownu związanego z COVID-em, kiedy doszło do wykoszenia szaraczków, a więc mnóstwo jakichś drobnych kapitalistów zbankrutowało i dzięki temu ci wielcy milionerzy podwoili czy potroili swoje majątki. No ten Elon Musk to w ogóle tam, nie wiem, chyba trzykrotnie zwiększył swój majątek, stając się najbogatszym człowiekiem na świecie. Ale to samo dotyczy Bezosa, to samo dotyczy innych, że oni mają po prostu tak dużo kasy, że szukają różnych form, gdzie tą kasę właśnie reinwestować i między innymi reinwestują to w te fundacje charytatywne. Wiecie o tym, gdyż nie jesteście w stanie od tego uciec. No. Nawet jeśli tam Elon Musk czy Bezos przekażą jakiś tam promila swojego majątku, to będą o tym trąbić i trąbić, właśnie pokazywać: jacy to my jesteśmy dobrzy dla świata, bo my się dzielimy, bo my dajemy i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często no, różni lewicowcy, stojąc właśnie wobec takiego faktu, że Bill Gates dał kasę, Bezos dał kasę, Elon Musk dał kasę, to są dobrzy ludzie, no a ty nic nie dałeś. No. I oni nie są w stanie jakby odpowiedzieć na to, no, że co zrobić w sytuacji, kiedy burżuj daje kasę. Dlatego właśnie tak ważne jest badać te fundacje charytatywne, pseudofundacje charytatywne. Gdyż gdybyśmy mieli tutaj wziąć interpretację biblijną na przykład, co to ma być działalność charytatywna, to chyba w Biblii jest napisane, że jeśli naprawdę chcesz pomóc, to robisz to po cichu, tak żeby nikt nie wiedział, że ty pomagasz. No jakby to w Biblii albo w Koranie jest napisane. No tutaj chodzi o to, że tu chodzi przede wszystkim o PR, o to, żeby wszyscy na świecie gadali o tym, że pomagasz, nie wiem, tam Elon Musk pisze tweeta i wszyscy na świecie muszą gadać o tym tweecie, że Elon Musk chce przekazać jakiś hajs, więc jakby trzeba to zrozumieć, że no jest to po prostu jedna ze strategii biznesowych, która no w pełni to możemy zrozumieć, gdy znamy właśnie to amerykańskie prawo podatkowe, że amerykańskie prawo podatkowe faworyzuje te fundacje charytatywne, więc oni tego nie robią dlatego, że są tacy dobrzy, tylko dlatego, że nie chcą przekazywać kasy w formie podatków. No o to tu chodzi. No. Bo gdyby ta kasa została przekazana w formie podatków na państwo, to na przykład taka rzecz jak operacja byłaby normalnie dostępna dla wszystkich. A oni właśnie przez to, że chcą, nie chcą się podzielić tą kasą,
to nie dość, że ludzie nie mają do tego dostępu, to później jeszcze na zasadzie, no to wybierzemy jednego z 10, którym damy dostęp, ale na zasadzie takiej, że on musi tutaj złożyć hołd lenny, musi się pokłonić, musi poprosić i my przy kamerach, przy fleszach tutaj damy mu czek, sfinansujemy operację czy coś. No jest to perfidne.